Naszą misją było stworzenie takiego miejsca w Polsce, gdzie polski pacjent, polski obywatel w XXI wieku będzie traktowany i leczony zgodnie ze standardami europejskimi, gdzie będzie miał dobre warunki socjalne, gdzie będzie obsługiwany przez fachowy personel i pracował ten personel będzie na bardzo dobrym sprzęcie. Największym osiągnięciem, przynajmniej ja tak to widzę, są nasi pacjenci, czyli zadowoleni pacjenci. Tych pacjentów jest coraz więcej. Czasami wręcz mamy problem, żeby w odpowiednio krótkim terminie pacjenta zbadać i odpowiednią usługę wykonać. I myślę, że to jest naszym największym sukcesem. Mamy pacjentów z całej Polski. Począwszy od Rzeszowskiego, Białostockie, Zachodniopomorskie, Dolnośląskie, no i cała centralna Polska też. Także nawet wśród tych pacjentów, których operujemy na koszt Narodowego Funduszu Zdrowia, co roku 25% to są pacjenci spoza województwa kujawsko-pomorskiego. Ostatnio miałem pacjenta na przykład, który z pociągiem z Poronina przyjeżdżał. Także właściwie cały obszar Polski tą naszymi usługami w jakiś sposób te usługi świadczymy dla pacjentów właściwie z całej Polski, a również przybywa pacjentów z zagranicy. Bardzo ważne jest to, że myśmy zdobyli duże zaufanie społeczeństwa. Są takie sytuacje, przyjeżdża pacjent do mnie jeszcze w tej chwili i mówi: panie profesorze, pan operował moje oko 30 lat temu, albo pan operował mojego ojca 30 lat temu, a teraz ja mam tę samą chorobę, która była u ojca. Teraz ja bym prosił, żebyście mnie państwo też operowali.